Szanowni Państwo, witam serdecznie na moim wykładzie, a już odczycie, na temat okresu przedimperialnego w starożytnych Chinach. Jak Piotrek wspominał, no jest to moje zainteresowanie i pasja, więc w sumie będę mówił głównie o Chinach. No i dlatego też z tej okazji, tak przed świętami samymi, taki spokojny temat przygotowałem, związany z kształtami monet w okresie antycznym, ponieważ jest to coś niespotykanego ogólnie w Europie, czy też na Bliskim Wschodzie, gdzie monety przybierały dość charakterystyczne kształty, ponieważ był to okres, gdzie pieniądz odgrywał dwojaką rolę. Poza formą oczywiście płacidła, także propagandową, gdzie pieniądz miał znaczenie propagandowe dla władcy, a tym bardziej troszeczkę wprowadzę też w historię Chin, żeby móc zrozumieć zawiłość tamtego systemu oraz dlaczego na przykład w okresie dynastii Zhou mówimy o państwie Qin, czy państwie Yan. Dobrze, to tak słowem wstępu. Jeżeli chodzi o pierwszy pieniądz w okresie antycznym, historycznym w Chinach, przypada to na okres państwa Zhou. Prawdopodobnie mogły występować coś monetopodobne w państwa Shan lub Xin, jednak nie jest to w żaden sposób dowiedzione archeologicznie. Mamy za to pewność, że właśnie w okresie dynastii Zhou pojawiają się pierwsze pieniądze w Chinach. I co jest dość ciekawe, jak widzimy tutaj, okres panowania dynastii Zhou jest dość długi. Tylko tutaj warto zwrócić uwagę, że dynastia Zhou była jakby tak prowadzącą, czyli pełniła funkcje kapłańskie w tamtym okresie, a poszczególne księstwa czy też królestwa miały własnych królów, którzy jakby płacili trybut dla władcy dynastii Zhou. Głównie ten trybut pierwotnie składał się na przykład z skorup żółwi, które służyły do wróżbiarstwa, czy też właśnie różnych dóbr, głównie właśnie kwestii jakichś religijnych. Państwo miało olbrzymią autonomię, miały własne dynastie, własne prawa, własne pieniądze później, nawet własny język. Te dynastie nie łączyło tak naprawdę nic poza tym, że miały właśnie tego zwierzchnego kapłana, czy też jakieś pewne zawiłości religijne, czy też struktury dyplomatyczne w postaci mariaży i tego typu. Jeżeli chodzi właśnie o pierwszy pieniądz w okresie historycznych Chin, to jak wspomniałem na samym początku, odnosił się raczej do kwestii propagandowych, gdzie na monetach wypisało coś takiego, na przykład bydło, ziemia, woda, a i na przykład na rewersie występowała na przykład nazwa pieniądz księcia na przykład Wu albo księcia Yan. I to miało takie znaczenie, że miało pokazać osobom pisemnym, które potrafią też czytać, to, że ich władca posiada pewne dobra, czy na przykład w tym duże grunty ziemskie, na przykład dobrą, na przykład plony, na przykład bydło, czy też konie. Chociaż z tymi koniami to tak rodzina było dość specyficzne, tylko te bardziej barbarzyńskie bardziej miały do nich taki szerszy dostęp. Niemniej pokazywało to pewną potęgę. Nie mamy dowodu na to, czy używano ich bezpośrednio do opłacenia, ponieważ w tamtym okresie nadal dominowali ludzie bardziej ufali barterowi, woleli wymieniać towar za towar. Gdyż pieniądz potrzebował trochę czasu, ażby się przyjąć. Dopiero późniejsze reformy, że tak powiem, wyparły relacje handlowe polegające na wymianie towarów. No, ale przede wszystkim trzeba było zrozumieć zarys. Pierwsze monety w Chinach także były monetami miedzianymi. Chińczycy nigdy jakoś szczególnie nie używali jakichś metali szlachetnych do odlewania monet. To jest szczególnie ważne, gdyż monety w Chinach były odlewane. I trwało to do ostatniej carskiej dynastii, do XVI do XIV wieku. Po prostu uważali, że produkcja masowa przez odlewanie była dużo skuteczniejsza. Z drugiej strony też pozwoliło to właśnie na zachowanie takich charakterystycznych kształtów, które zaraz zobaczymy. Jeżeli chodzi o pieniądz najstarszy w okresie cesarstwa, otóż tak chciałem pokazać, jak uległa zmiana języka chińskiego. Gdyż wbrew pozorom na przestrzeni 3000 lat niektóre znaki zachowały dość oryginalny zapis. Mówi się oczywiście o upraszczaniu języka, żeby dostosować go do społeczeństw, ułatwić go. Tak samo Chińska Republika Ludowa dokonała bardzo dużych zmian w języku chińskim, wprowadzając tak zwany język chiński uproszczony, który jest oficjalnym właśnie językiem w Chińskiej Republice Ludowej, gdy na przykład na Tajwanie cały czas dominuje język chiński tradycyjny. Się mówi na przykład, że w języku chińskim koń stracił swoje najpierw głowę, potem ogon, bo to ulegało pewnym uproszczeniom. Dzisiaj to w ogóle nie przypomina konia, ale tutaj możemy właśnie zobaczyć na przykład
od prawej strony czytając, bo język chiński starożytny czytał się od prawej strony do lewej, oglądając drugi znak, to jest łam. Pisany jako łam, czyli to oznacza króla. Jak widzimy w języku antycznym jest dość podobny do swojego współczesnego zapisu. Oczywiście wszystko tak się stało bardziej proste, bardziej kanciate, aniżeli właśnie w okresie wcześniejszym. Niemniej, znając język chiński tradycyjny, będziemy w stanie przeczytać część tekstu z okresu dynastii Han. Z tymi wcześniejszymi wymagało już pewnych specjalnych umiejętności, czy też nabytej wiedzy, ponieważ dochodzi do dość konkretnych różnic. Niemniej, niektóre, jak widać, zachowują swoją taką oryginalną formę. To, co tutaj Państwo widzicie, to są pierwsze pieniądze w Chinach. To po prawej to są wykonane z brązu muszle kauri, które były popularne nie tylko w Azji. Prawdopodobnie od terenów Afryki. Muszle kauri występowały właśnie wszędzie tak naprawdę, jako środek płatniczy, czy też kultowy. W Chinach pierwotnie były to naturalne muszle, a potem robiono ich kopie na przykład z miedzi, ewentualnie ze złota, które były niezwykle rzadkie. I też nie wiemy, czy one pełniły funkcję po prostu jakoś zdobienia, czy może funkcję jakąś religijną, bo raczej nie były używane w formie jako takie pieniądze. Tutaj taka analogia jest właśnie w tej kwestii w dynastii Han, gdzie monety dominujące były to monety typu łuczu, gdzie były oczywiście złote, ale były tak rzadkie, ich przelicznik wynosił 1 do 10 tysięcy. Więc tak naprawdę były to transakcje międzynarodowe, albo po prostu dary, które cesarz wysyłał na przykład na obce dwory, nawet wśród barbarzyńców, gdzie do jedwabiu mógł na przykład dorzucać te monety ze złota. Po lewej to są tak zwane noski, mrówcze noski lub ghost face. Są to monety, żetony używane w okresie państwa Chou, które są znajdowane na stanowiskach cały czas i jak się okazuje ich zasięg jest coraz większy. W początku podejrzewano, że to były tylko tereny państwa Yin, ale jak się okazuje, to ten teren znacznie się rozpowszechniał później. Więc możliwe, że był oficjalnym pieniądzem, jednym z wielu pieniędzy, ponieważ na tych monetach mogły występować bardzo różne znaki, na przykład właśnie Yin, Yan, Wan, Xian. Więc tak naprawdę do dzisiaj ciężko przypisać właściwie, ponieważ na różnych stanowiskach znajdowane były poszczególne monety. Nie było tak, że tylko konkretne monety w jednym stanowisku, tylko były wymieszane, więc nie mamy dość sprecyzowanego terenu, na którym występowały poszczególne pieniądze, ale wiemy, że była to produkcja już masowa i one właśnie były też wykonane z miedzi. Nie spotkałem się ze złotymi odpowiednikami tego typu i prawdopodobnie takich nie było. Tutaj mamy właśnie zasięg państwa Chou. Jak tutaj się dokładnie przyjrzymy, to widzimy na przykład państwo Qin, Chu, Qi, Yan, Jin, Lian lub też zwany Wei. O co tutaj chodzi? To jest tak jak na początku mówiłem, że państwo nie było jednolitym molochem. Było to przede wszystkim zbiór księstewek, czy też królestw małych, które miały jednego religijnego przywódcę, coś takiego, jakby powiedzieć tak uproszczając bardzo, jednego właśnie papieża, coś tego typu. A to jest takie niepoprawne stwierdzenie, tylko takie obrazujące. I potem dochodzi do okresu walczących królestw, gdzie dochodzi do wojny praktycznie totalnej między państwami, gdzie Qin zaczyna przyjmować coraz to silniejszą pozycję, podbijając między innymi państwo Chao, co ostatecznie kończy prawie 800 lat panowania tej dynastii. Ostatecznie Qin zwycięża, jak wiemy, i cesarz właśnie Qin odwołuje się Qin Shi Huangdi, czyli pierwszym cesarzem po prostu chińskim, co można tłumaczyć jako pierwszy cesarz. Ale są czasy już późniejsze, tylko tak chciałem wprowadzić do tego, jak to chronologicznie wygląda i dlaczego w Chinach mówimy o wielu państwach z jedną władzą religijną, ale z realnie kilkoma władzami wśród poszczególnych państwek. Przy okazji, jak też tutaj zwrócę uwagę, że pierwszy raz używałem tego programu, więc dekorowanie sprawiło mi tak wiele frajdy, że będą różne dziwne dodatki, więc tutaj ostrzegam. Dobrze, więc jeżeli chodzi właśnie o jeden z typów monet występujących w okresie królestwa, to jeszcze nie cesarstwo, królestwa Chao, są to monety typu Pupi, czyli monety typu łopatowatego. Monety te, jak w sumie sama nazwa wskazuje, przypominały łopaty używane w okresie dynastii Chou i były właśnie utożsamiane właśnie z tymi narzędziami. Jak wspomniałem na początku, tego typu monety przybierały właśnie charakterystyczne kształty. Między innymi będą to właśnie łopaty, będą to na przykład
noże. To będą takie dwa najpopularniejsze typy. Niemniej będą też, na samym końcu pokażę jeszcze dość charakterystyczne i szczególne monety, które z perspektywy dzisiejszych czasów ciężko powiedzieć, czy były używane jako pieniądze. Niemniej były wykonane z tych starych materiałów i mogły służyć jako tako lub też jako żetony albo jako talizmany. Tutaj warto zwrócić też uwagę na to, że Chińczycy mają dość, wkładali dość dużą wartość do pieniędzy, z tego też powodu, że na przykład upadała dana dynastia, to potomkowie, czy też już w przyszłej dynastii, używano oryginalnych form do odlewania tych samych monet, które używały poprzednie dynastie, tylko by nie służyły jako pieniądze, tylko jako talizmany. I to burzy pewien, raczej powoduje taki duży problem podczas badań archeologicznych, że na przykład moneta, którą znajdujemy, jest rzeczywiście monetą na przykład z okresu dynastii Han, Chou, Qin, czy tak naprawdę jest późniejszym talizmanem, odlany znacznie później. Co ciekawe, używane są, jak mówię, oryginalne formy, które się na przykład zachowały. No i to taki buduje duży niepokój też, więc na przykład w przypadku zajmowania się numizmatyką orientalną trzeba mieć naprawdę bardzo dużo wkładać tu uwagi, żeby trafić na monety oryginalne z danej epoki. Więc jak na ironię mówiąc, jedyna taka pewność to są właśnie podczas badań wykopaliskowych, gdyż mamy tam stratygrafię terenową, która pozwoli nam wraz z otaczającymi przedmiotami, czy też głębokością stratygrafią, pozwoli nam odnotować, czy rzeczywiście dana moneta może pochodzić na przykład z danej dynastii. Więc to jest takie ostrzeżenie. To są znaki występujące na monetach typu łopatowate. To jest tylko zaledwie część, ponieważ ich jest bardzo dużo. Ich opisy były dość proste. To były po prostu nazwy albo królestw, albo miast, albo kompletnie od jakichś przedmiotów, czy też na przykład koni ma. Więc jak już mówiłem, że nie były zbyt wiążące, nie miały nominału, po prostu jedna moneta prawdopodobnie odpowiedziała jednemu łanowi, czyli po prostu jednej postawą taką funkcją pieniądza w starożytnych Chinach. Oczywiście dochodziło do wielu różnych kształtów tych monet, nie musiały być wszystkie takie same i poszczególne państwa w okręgu kultury chińskiej, czy też okręgu kultury państwa Chao, miały dużą swobodę w tym, jak wyglądają ich pieniądze oraz czy ich używają. Ponieważ jak wspomniałem wcześniej, ich obowiązkiem było wspieranie królestwa Chao przez wysyłanie daniny, która nie składała się raczej z pieniędzy. Więc tu mamy właśnie dwie różne formy pieniądza właśnie typu łopatowatego. Jeden z bardziej ścięty z państwa, na przykład In, drugi na przykład z państwa Wu, który jest taki bardziej na przykład zaokrąglony. Więc nie miały jednego żadnego konkretnego wzoru. No i tu jest też to ostrzeżenie, że ten wzór, mimo że nie było w stanie pod używanym pieniądzem, pojawiały się także później. Teraz tylko pytanie właśnie, czy to są na przykład monety z epoki, czy też nie. Drugim typem monet właśnie, które chciałem tutaj przedstawić, są to monety typu nożowate, typu noża, ponieważ z języka chińskiego dao to jest po prostu nóż. A jakbyśmy dali dao, czyli wielki nóż, to jest tutaj miecz. Chiński pewnymi względami jest dość takim prostym językiem. Monety nożowate robią naprawdę duże wrażenie, szczególnie dla osób, które nie interesowały się nigdy na przykład Chinami. Z tego co wiem, to teraz właśnie na wystawie w Warszawie można właśnie zobaczyć tego typu nóż, tylko tam trochę źle podpisali go, ale w takich szczegół. Monety typu dao były szczególnie istotne, ponieważ przypadło to na taki okres, kiedy państwo Chou chyli się powoli ku jako takiemu upadkowi, ponieważ te państwa zyskują coraz większą autonomię. Dochodzi tutaj powoli do wojny epoki walczących królestw, a monety pierwsze dao były bite przez państwo Yi. Ale tu jest właśnie ciekawe to, że ten typ monet będzie później prekursorem do stabilizacji oraz ulegitymizowania władzy późniejszego władcy, który przejął władzę właśnie w końcu dynastii Han. I tutaj zaznaczę, że będzie to pewna odskocznia właśnie z okresu przedimperialnych na okres imperialny, tylko po to, żeby pokazać, jaką rolę odgrywa właśnie pieniądz w tamtym okresie. Szczególnie ten wzór. Jak widzimy, może tu nie ma aż tak wielu różnic, jak w przypadku pieniądza typu łopatowatego, ale w przypadku okresu właśnie państwa Chou wyróżniamy dwa główne typy noży, czyli noży typu Yin i typu Min. Są to właśnie te Min, to są te ostatnie takie bardziej zaoszczone i takie mniej właśnie z tym spiętym. I to są pieniądze, co ciekawe, produkujące ten sam wzór monet w dwóch różnych częściach państwa. I wpadli po prostu na podobny pomysł. Prawdopodobnie te pieniądze Yin były starsze,
Niemniej, tak z mojego doświadczenia mówiąc, to nie spotkałem się chyba jeszcze z oryginalną tą monetą w Polsce. Monety są bardzo popularne obecnie, jeżeli chodzi o produkcję kopii robione. Można w Chinach dostać mnóstwo właśnie kopii tych monet. Postarzane one są. One są bardzo popularne z tego względu, że no po prostu są bardzo charakterystyczne i każdy by chciał mieć coś takiego po prostu w swojej kolekcji. Nawet niektórzy tutaj mają, z tego co pamiętam. Tylko mówię, że bardzo ciężko byłoby, ponieważ jest to dość no, proste, są głównie z miedzi one zrobione, więc nie są szczególnie trudne do robienia ich kopie. A jeżeli ktoś posiada właśnie umiejętność postarzania, no to nawet mam podejrzenie, że na tym zdjęciu część z nich to są kopie. Ale tu nie będę z nią, bo nie widziałem ich w rękach, nie miałem ich w rękach, tylko tak na pierwszy rzut oka. No ale tak jak chciałem tutaj właśnie poinformować, że gdyby ktoś interesowało właśnie kolekcjonerstwo okresu, tego okresu, to naprawdę trzeba byłoby bardzo uważać, trzeba było być bardzo skrupulatnym. I nie wiem, czy kiedykolwiek byśmy zyskali 100% pewności do tego, czy dany pieniądz jest oryginalny, czy też nie. Szczególnie, że jednym z metod rozpoznawania tych pieniędzy jest sposób zapisu znaków. Ich pewna charakterystyka, jak były zapisywane znaki. Tylko trzeba tu pamiętać, że tych znaków jest naprawdę bardzo wiele. Na przykład, przepraszam, gdzieś wskoczyło. Tych znaków jest naprawdę bardzo wiele. I one się charakteryzują po prostu tym, że teoretycznie każde królestwo miało własną metodę. Tutaj pewną zaletą jest to, że jeżeli pieniądze były odlewane, więc teoretycznie powinny być z tej samej formy, powinny być wszystkie identyczne. Tylko jak wiem, może to się trochę powietrza, może dojść do pewnych zabudzeń, więc naprawdę bardzo ciężko. Chyba jeden z lepszych momentów był sprawdzanie patyny. Tylko że jak w dzisiejszych czasach podrabiania monet, to już nie robi jakiegoś szczególnego wrażenia. Jeżeli chodzi właśnie o te monety typu nożowatego, wspomniałem wcześniej, że odgrywają one dość szczególną rolę, jeżeli chodzi właśnie o historię Chin, z tego względu, że niektórzy władcy powoływali się na nie po to, żeby zlegalizować swoją władzę. Przedstawiony tutaj postać to jest Wang Mang, w sumie pisałem o nim artykuł w Biuletynie Numizmatycznym. Warto przypomnieć jego tutaj sylwetkę przedstawić, z tego względu, że facet dokonał dość dużej reformy monetarnej, jeżeli chodzi o historię Chin, ponieważ wprowadził wiele takich zaskakujących zmian w tamtym okresie. Rozmawiając z przyjaciółmi z Chin, opowiadał mi właśnie profesor z Akademii w Luoyang, że wielu Chińczyków do dzisiaj wierzy, że pochodził on z przyszłości i był pierwszym socjalistą. Dlaczego? Ponieważ Wang Mang pochodził z bardzo dobrej rodziny, być może ze względu jego charakterystycznego nazwiska, jak wspomniałem wcześniej, na słowo Wang oznacza król. Więc być może pochodził z arystokracji i być może był spokrewniony z którąś z dynastii, która wcześniej stanowiła część właśnie okresu walczących królestw. Jego czas przypada już na okres dynastii Han, na przedziale wieków właśnie, ponieważ dynastia Han od wysokiego przed naszą erą 220 naszej ery. No i on właśnie był tą osobą, którą dokonała tego przełamania w historii Chin, czyli dzielimy na wczesną i późną lub zachodnią i wschodnią dynastię Han. W jego przypadku, dlaczego mówimy na jego pierwszy socjalista? Ponieważ facet był bardzo świetnie wykształcony i on na przykład był przeciwnikiem niewolnictwa jako takiego pojętego, więc rozwiązał w ogóle całe niewolnictwo. Wprowadził też taką ustawę zabawną, umożliwiając uwolnienie się niewolnikom, jeżeli udadzą się do miasta, do urzędnika. Była taka historia, natrafiliśmy w książce The Everyday Life During Ancient China. Niewolnicy Mei, mogę nie pamiętać imienia, ale mniejsza z tym. Była to niewolnica w domu pana Xiao, więc podczas reformy właśnie tej władzy zbiegła ona z jego pałacu, posiadłości i udała się wówczas do miasta, żeby oswobodzić się. No oczywiście właściciel wiedział, jakie ma ona plany, więc jakby ją uprzedził, tylko po to, żeby móc zgłosić, że ona uciekła z jego posiadłości. No oczywiście złapali ją przy urzędniku i tu wówczas pojawił się problem, jak zinterpretować to. Czy ona miała prawo uciec? Czy właściciel ma prawo ją teraz zabrać, kiedy właśnie doszło takie zmiany, zmiana prawa? Więc urzędnik nie był w stanie rozstrzygnąć tego, wysłał sprawę do wyższej instancji. Wyższa instancja też nie była w stanie rozgryźć to, co miał na myśli cesarz, żeby rozwiązać tę sytuację, więc instancja trafiła do samego dwór cesarskich. I skończyła się tak, że nie wiemy, ponieważ tablica była urwana, kiedy badali archeolodzy.
więc skończyła się w momencie, że nigdy jej nie rozstrzygniemy prawdopodobnie. Niemniej pokazuje to pewne zmiany. Jeden z właśnie, jeżeli chodzi o kwestię numizmatyczną, zmian manga, było wprowadzenie Banku Narodowego, który udzielał kredyt na jej stały procent każdemu. Czyli nieważne, czy chłopstwu, czy arystokracie, no miał też tendencję do odbierania dóbr arystokratom tylko po to, żeby rozdzielić właśnie na chłopstwo. I tutaj naprawdę zrobił wiele dobrych zmian, jeżeli chodzi o historię Chin. Problem zaczął się właśnie w jego reformach monetarnych, gdyż dokonał ich 4 w krótkim okresie, co ostatecznie przyczyniło się do jego upadku. Jak wspomniałem, monety typu Tao, czy też Dao, były bardzo charakterystyczne i on, żeby zlegalizować swoją władzę, nawiązywał do okresu dynastii Zhou tylko po to, żeby pokazać, że jest jakby spadkobiercą tej głównej dynastii i że on może zlegalizować swoją władzę, wydając takie właśnie pieniądze typu Itao, czyli jeden nóż. Ten polega właśnie na wyrobki złoty nity, gdzie właśnie jest jeden nóż i mówiąc szczerze, we wszystkich muzeach, które widziałem, on był wykonany z miedzi. Nie może być, to są monety, które muszą być wykonane ze złota, to dość, po tym dość prosto rozpoznać akurat falsyfikat tej monety. Ale coś ciekawe, moneta, którą widzicie po środku Państwo, to jest moneta typu Łuczu. Używana była ona przez 600-700 lat. Oczywiście z pewnymi zmianami, ale ogólny zarys tej monety, czyli ta tak zwana klepsydra, dzisiaj to znak Łuczy i 5, czuł to z rodzaju wagi, była tak popularna, że trafiła też na okresy, które Chiny, w zasięgu terytorialnym Chin, czy też dyplomatycznym. No i on, tworząc pieniądz, wymyślił wartości. Na przykład moneta po lewej była o wartości 1000 takich monet. Ta po prawej to była na przykład 500 monet, odpowiednio do Łuczu. I tutaj, 5000 monet i 500. To sobie zauważyłem, że to się Łuczu jest też. I w tym przypadku ludzie zaczęli pojawiać, że coś jest nie tak. Zawsze była jedna moneta, a tu nagle zaczął nadawać wartości. Zaczął rekwirować całe złoto. Złoto było zakazane w użyciu. Miało trafić na dwór cesarski. Więc, no i oczywiście kara śmierci groziła za używanie pieniądza z poprzedniej dynastii. No i oczywiście się okazało tak, że nie za bardzo już przyjęli to ludzie, więc musiał dokonać szybkiej zmiany pieniądza. Wprowadzając, wycofując wszystkie poprzednie i wprowadzając nowe. Zakazując używania poprzednich. I to w ciągu 3 lat. No i potem się okazało, że tych monet tyle wprowadził, że zaczęło się znowu komplikować, więc wycofał poprzednie, przywracając poprzednio z pierwszej dynastii, wprowadzając nowe monety. Ostatecznie skończyło się to tak, że Wang Manga obalono, ścięto mu głowę i przywrócono dynastię Han na dwór. Dlaczego chciałem o tym wspomnieć? Właśnie przez to nawiązanie. To był ostatni raz, kiedy wrócono do monet nożowatych. I to jest dość istotne, ponieważ te monety są teraz bardzo popularne, szczególnie też właśnie wśród kolekcjonerów. Tylko tak samo tutaj trzeba bardzo uważać z tym, szczególnie w tej po lewej, która jest tą cenniejszą i rzadszą. Trzeba pamiętać właśnie, że to złoto musi być zachowane tam. To jest jeden z argumentów tego, że moneta była oryginalna. No oczywiście, jak wiemy, w dzisiejszych technologiach jest nie problem zrobić kopię takiej monety. Niemniej, no ja bym mówił szczerze, że się nie odważył zbierać monet chińskich jako taką. Teraz chciałem mówić taki ostatni etap, czyli tak zwane pseudomonety z okresu państwa Zhou. Ponieważ, jak mówię, tematem mojej pracy jest, zanim pieniądz stał się okrągły, chciałbym też omówić takie szczególne, czy to są płaciła, czy to są monety. Tak naprawdę nie wiemy. Niemniej, były znajdowane na terenie właśnie całego państwa Zhou i mogły albo to być dary grobowe, archeologiczne, albo pieniądze, albo żetony, ponieważ, jak mówiłem, w tamtym okresie używano pieniądze, które przypominały narzędzia, ale mogły też przypominać na przykład broń. Dzień na przykład, tak, to halabarda dzieci, pieniądze typu halabardowy. Oczywiście te pośrodku to widzimy, że to są pieniądze w kształcie ryb, prawda? Są mniej popularne, te halabardowe można spotkać w dużo, dużo większej liczbie miejsc. Z tymi rybami się nigdy na żywo nie spotkałem, niestety. Te ostatnie to są monety typu mostowatego. To są bardzo proste formy, ponieważ ich było dużo więcej, takie coraz bardziej wymyślne, naprawdę bardzo szczegółowe. Nawet prezes tutaj Towarzystwa Numizmatycznego przekazał naszego muzeum właśnie to prawda kopię, akurat powiem mostowych, ale jest tak bardzo atrakcyjnie wykonana, więc jest to bardzo interesujący nawet teraz, jakby dar dla naszego działu, który mam nadzieję, że kiedyś będziemy mogli pokazać. No i jeżeli chodzi właśnie o tego typu monety, to czy też kajzwany, czy też dary, to były spotykane praktycznie właśnie w grobowcach w okresie dynastii Zhou. Nie są tak popularne jak te właśnie poprzednie, czyli te typu Tao, właśnie ten Ghost Face,
czy też właśnie łopatowate, niemniej występowały. I to jest bardzo ciekawe, że tworzyli tak absurdalne wizerunki tych monet, zanim doszli do wniosku, że jednak te okrągłe są w sobie najbardziej opłacalne, najłatwiejsze w wykonaniu, bo coś takiego wymagało naprawdę dużo olbrzymiej ilości pracy, żeby samą formę przygotować tak szczegółowo. Później jak widzimy na przykład formy z okresu późniejszego już na okrągłe monety, to takie kształty dżerek posiadają, które były przygotowane, były zalewane po prostu, a tutaj wymagało już dużo pracy tak naprawdę, żeby dużo mniej tych monet uzyskać, poświęcania dużo więcej materiału. Jeżeli właśnie chodzi o monety tego typu, no to w sumie to jest taki krótki, bardzo skrótowa historia, jeżeli chodzi o dziwne kształty właśnie monet chińskich w okresie przed czasami imperialnymi i z wyjątkiem na monet manga w okresie imperialnym. Chciałem Państwa po prostu tak wprowadzić trochę po tym i pokazać troszeczkę inne podejście do numizmatyki i tak troszeczkę inne formy tych monet, które znamy dotychczas. No w sumie tym bardziej się kojarzy nas z tym okrągłym, prawda? Czy tam wyjątkiem właśnie byli Szwedzi troszeczkę. Niemniej myślę, że to jest, przynajmniej dla mnie jest to bardzo interesujące. No i mam nadzieję, że Państwa zainteresowałem troszeczkę Orientem. Bardzo dziękuję.